No i teraz kolejna Briana, Adriana. Tutaj przyglądaliście się chłopakom, waszym młodszym kolegom, jak sobie radzili przy tej naszej krótkiej, 15-minutowej rozmowie. Trochę się śmialiście, byliście tacy odważni. Teraz zapytam, to skąd ta odwaga się bierze? Czy z tych sukcesów na boisku, czy na boisku grając przeciwko swoim rywalom też tej odwagi musicie trochę się nią gdzieś pochwalić, bo nie ukrywam, często jest tak, że to jest mimo wszystko bardzo taki sport, w którym bez odważnych poczynań nie uda się zrobić wyniku. No tak, no musimy być odważni, żeby pokazać to, że jesteśmy lepsi. No i tutaj ta Nina mówi wszystko, czy się powiedz. Tak, ja potwierdzam to, że oni są odważni, zwłaszcza Brian jest odważny, gdy gra nie tą zagrywkę, którą mu dyktuje, to wtedy jest naprawdę bardzo odważny. Ale to wymyśla sam, czy to jest tak, że po prostu on czuje gdzieś... Nie, to jest właśnie ta odwaga, kiedy nie słucha trenera i gra po swojemu, ale na szczęście mu to wychodzi. Dobra, powiedz, jak to jest? To znaczy się rozumiem, że ty na boisku wtedy zauważasz coś więcej niż trener z boku, że decydujesz się zmienić zagrywkę? Zwykle to trener wie, tak jest osobą niemalże świętą. Jak powie tak, to tak ma być, nie? No, zazwyczaj z trenerem mamy dwa inne zdania. Trener widzi inaczej, ja inaczej. I czasami ryzykuje. Grzesiek, ja zapytam tak trochę teraz. Mam nadzieję, że będziesz umiał odpowiedzieć. To kto tu w końcu ma rację? Ty czy Brian? Kto prowadzi ten zespół do zwycięstwa? To znaczy ja tylko krótko nakreślę, od jakiegoś czasu Brian też jest moim asystentem, występuje ze mną jako też asystent w drużynie NFL Flag. Ostatnio trochę podzieliliśmy się rolami, tak naprawdę za taki playbook ofensywny, za zagrywki bardziej odpowiada Brian, a ja oczywiście później sprawdzam, weryfikuję po swojemu, ale powiedzmy za ten cały playbook odpowiada Brian, bo też jest on naszym rozgrywającym numer jeden w drużynie, tak? Więc to jest człowiek, który tak naprawdę widzi całą grę, w trakcie gry widzi ustawienie obrony tak naprawdę moim zdaniem lepiej niż jako trener stojący z boku. Poza tym on też ma coś takiego, że ma takiego swojego czuja do gry. Czyli de facto zagrywki to są sucho podane przez trenera, czyli to co powinniśmy zagrać, natomiast rozgrywający, że tak powiem, ma też swój rozum i widzi to co dzieje się na boisku, tak jak rozwinie się akcja, bo czasami też nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak zagra defensywa. Więc od tego jest rozgrywający, żeby oprócz trzymać się suchego schematu zagrywek, miał swój rozum, widział co się dzieje na boisku i podejmował też swoje decyzje. Brian to po prostu umie, ma tego czuja, podejmuje własne decyzje. W większości powiem, że to są dobre decyzje, no stąd przede wszystkim te nasze osiągnięcia. No i stąd dlatego tak sobie czasami żartujemy, że no czasami podejmuje jakby takie odważne decyzje, no bo to nie jest to, że kwestionuje moje, tylko po prostu widzi to co dzieje się na boisku, tak? Czyli powiedz, Bren, można śmiało powiedzieć, że tak naprawdę ta twoja odwaga wynika też bardzo też z tego, że jesteś już tak mocno zakorzeniony w tej dyscyplinie sportu, że potrafisz, nawet widząc to, w jaki sposób przeciwnik się ustawi w danej chwili inaczej, na przykład niż wcześniej było planowane, odpowiednio szybko zareagować. Często ci się udaje wybrać odpowiedni wariant rozegrania, czy to jest raczej tak, że nie decydujesz się na to aż tak często, jakby można było tutaj pomyśleć po tym, co powiedział trener? No, zazwyczaj mam inny plan na grę, ale obrona tak poprowadzi tą grę, że muszę zaryzykować, dokonać rzutu, który jest ciężki, ale chłopaki łapią i dajemy radę. No dobra, ale to tak jak na przykład jest taka sytuacja, że wybierasz formę zagrywki, prawda? Rozmawiacie tam z kolegami na boisku przed samą zagrywką, to musicie się naprawdę dobrze rozumieć, żeby taka chwilowa, wiesz, inna decyzja na ten moment i od razu wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Jak to jest? No my się znamy już z chłopakami ponad 6 lat chyba i nie jeden mecz rozegraliśmy i wiem jak biegają, jakie piłki łapią, więc
To jest po prostu... To jest też kwestia, że przed zagrywką też nie mają za bardzo czasu na to, żeby porozmawiać, bo bohater w ławce trwa 20 sekund zostawienie piłki. Więc to nie jest już kwestia wyjaśnienia, co mają grać, tylko pokazania im konkretnej zagrywki, którą ma na swoim wriście na ręce rozgrywający. Ma opcję czterech zawodników do wyboru, tak, bo wszyscy wychodzą do podania. No i musi podjąć decyzję, tak naprawdę moim zdaniem bardzo szybką, tak no, licząc to w sekundę nawet, bo jak był tutaj wcześniej Szymon, który mówił, że to jest jeden z lepiej naszych blicujących, mierząc mu czas, on dobiega do rozgrywającego w niecałe 3 sekundy. Więc patrząc, jaki dystans tam trzeba, to jest 7 yardów od piłki, czyli tam, gdzie mamy piłkę postawioną, która wyznacza linię wznowienia. Wiadomo, że rozgrywający stoi gdzieś jeszcze 3-4 yardy za piłką. Więc powiedzmy, że to jest taki dystans 10 yardów. Jeżeli Szymon go pokonuje około 3 sekund, no to zawodnicy na dorośli na większym poziomie no pokonują to w niecałe, powiedzmy, 2,5 sekundy, schodząc do 2. Więc rozgrywający po pierwsze nie ma też dużo czasu na to, żeby się zastanawiać nad tą zagrywką, więc te decyzje są podejmowane bardzo szybko i przeważnie pod dużą presją. Tak? Jego umiejętności powinny być takie, że powinien gdzieś tą piłką uciekać, nie stać w miejscu, żeby zyskiwać na czasie. Natomiast no, tempo jest bardzo szybkie i te decyzje naprawdę muszą być szybkie. Musi mieć też zaufanie do chłopaków, bo nie... Niestety w większości rzuca piłki w momencie, kiedy jeszcze zawodnicy są do niego odwróceni plecami i on musi mieć do nich zaufanie, że oni w tym odpowiednim momencie się odwrócą i zobaczą już tą piłkę w locie przed samym złapaniem. Adrian, jak to wygląda w takim razie na boisku, gdy już wiesz, że na przykład ta piłka może gdzieś tam pofrunąć, co wtedy? No, odwracam się i wtedy ją łapię. Tak jest najczęściej. To tak powiedział trener, ja wiem, że fajnie tak, wiesz, skopiować to, ale generalnie skąd wiesz, że akurat musisz ją złapać w tym momencie? Jak to wychodzi? Czujecie grę? Ja rozumiem, że ten feeling jest po prostu taki, który pozwala to gdzieś po tak najzwyczajniej świecie skonstruować od początku do końca. No ale to też nie przychodzi samo z siebie. Ktoś, kto z boku obserwuje waszą grę, na pewno mocno jest zszokowany tym, że robicie to w tak płynny sposób. Wydaje się, jakbyście trenowali ze sobą od zawsze, prawda? No a ja wiem, że to jednak w sporcie jest trudne. Więc jak to robisz, że wiesz na przykład, kiedy powinieneś się odwrócić, kiedy ta piłka będzie, kiedy te ręce wyciągnąć, tak żeby oczywiście też mieć dla siebie miejsce, żeby ten przeciwnik cię nie zaczął. Znaczy, no, daje to nam dużo, że gramy po prostu razem. Brian jest jakby, wie kiedy nam rzucać i my wiemy, kiedy się odwrócić. W którym momencie on nam rzuci. Czy wynika to też z tego, z naszych zagrywek i określenia długości ścieżek, które zawodnicy biegają. Mamy ścieżki tak zwane krótkie, gdzie biegamy na 5-7 yardów i wiemy, że po 5-7 yardach już trzeba obserwować rozgrywającego. No mamy ścieżki, powiedzmy, dłuższe gdzieś na 15 yard, no i flyje tak naprawdę, czyli już to takie typowo długie, powiedzmy, że w przypadku Briana to jest połowa boiska. Więc to są kwestie też treningowe i wyćwiczenia naszych ścieżek i naszego playbooka i zagrywek, bo poniekąd gramy i tak naprawdę z pamięci. Natomiast bieganie ścieżek i tak jest bardzo uzależnione od tego, tak naprawdę z jakim defensorem ma się do czynienia. I poniekąd nie tylko rozgrywający czasami musi podejmować inne decyzje, ale tak samo zawodnicy wychodzący do ścieżek. No ich zadaniem jest temu defensorowi się urwać, żeby wyjść na tak zwaną czystą pozycję do złapania tej piłki. Czasami ten defensor no, jest na tyle skuteczny, że nie pozwala im się odkleić, więc oni też są od tego, że te ścieżki nagle zmieniają, improwizują i no bo ich zadaniem jest po prostu złapać tą wolną przestrzeń do złapania tej piłki, tak? I to wszystko tak naprawdę to są tylko i wyłącznie nasze godziny spędzone na treningu, gdzie Brian musi podejmować decyzje czasami inne niż w zagrywce, zawodnicy biegają czasami ścieżki inne niż w zagrywce, wszystko po to, żeby odkleić się od defensywy. No i to musi ze sobą wszystko się zgrać, tak? Czyli pozycja rozgrywającego z pozycją WR-ów, tak, wychodzących do podań, tak? Ale to jest tylko i wyłącznie trening, tak? Chłopcy, a jest w takim razie czas na improwizację w takim meczu, gdy no, jednak czasami ta sytuacja w trakcie gry jest inna niż planujecie? No czas na improwizację jest taki mały, bym powiedział. Najbezpieczniej, jak już naprawdę nie ma się do kogo podać, jest rzucić na aut, ale ja nie lubię rzucać na aut i po prostu rzucam do ludzi, którzy są nawet kryci potrójnie. Ryzykuję i czasami to wychodzi. No dobra, to najtrudniejszy mecz, jaki do tej pory mieliście okazję rozegrać? Najtrudniejszy to był seniorska liga, co graliśmy ostatnio, zajęliśmy drugie miejsce na nim. Najtrudniejszy to właśnie był mecz z Katowicami tak naprawdę. Z Katowicami.
Ogólnie wystartowaliśmy tą kategorią naszą U16, czyli roczniki 2009-2010. Wspomagamy się dwoma zawodnikami z Takla, Kubą Zielińskim i z Kasprem Sokołem, nie Sokulskim, przepraszam. Sokół to przezwisko. Mhm. Stwierdziliśmy, że wystartujemy w lidze seniorskiej, czyli gramy z dorosłymi. Ogólnie mieliśmy zbierać doświadczenie na tym turnieju, niż myśleć o jakimś tam zdobyczach czy turnieju finałowym. No jednak gra pokazała, że jesteśmy na tyle mocni, że oni są w stanie rywalizować z tymi dorosłymi zawodnikami. Tak naprawdę najcięższy turniej to był właśnie z Katowicami, gdzie zawodnicy niedługo polecą do Lachki na Mistrzostwa Świata Seniorski, Mistrzostwa Świata Seniorów, jeżeli chodzi o flagówkę. Natomiast my z nimi zagraliśmy naprawdę równy mecz, przegrywając jednym przyłożeniem, czteroma punktami tak naprawdę do czterech ostatnich, do ostatniego drive'a prowadząc, bo my przegraliśmy ogólnie ten mecz w ostatnim drive'ie i to jeszcze po naszym błędzie indywidualnym, który niestety nam się przydarzył. I myślę, że tak, to był chyba najtrudniejszy mecz w wykonaniu moich chłopaków U16 tak naprawdę. Grzesiek, to ja zapytam tak może trochę nieładnie, to oni są już tak dobrzy, żeby na tym poziomie rywalizować z całą tą naszą ligą? To znaczy, patrząc się na ostatnie nasze dokonania, uważam, że są w stanie rywalizować na tym poziomie seniorskim, bo w swojej kategorii U16 tak naprawdę nie mają żadnego rywala w Polsce, bo ostatnie wyniki, gdzie przyznam się szczerze, te mecze fajnie, bo wygrywamy, ale one są takie dosyć nudne, że tak powiem, bo wygrywają na poziomie 50-0, 60-0, więc tak naprawdę nie ma tej rywalizacji z przeciwnikiem. A jak nie ma rywalizacji, to tak naprawdę też nie ma nauki zbierania doświadczenia dla nich, tak? Bo tak naprawdę stoimy w miejscu. Więc stąd się zdecydowaliśmy grać ze starszymi, mimo że ja celowałem, że raczej będą porażki, ale bardziej chodziło mi o to, żeby oni zbierali doświadczenie i mieli bardziej wymagającego rywala, bo to też mnie rozwija, ich rozwija, więc to było, miało to zadziałać na plus, ale pokazało to, że w ogóle jesteśmy w stanie walczyć z tymi starszymi rywalami. Wcale od nich nie odskakujemy, więc uważam, że tak, są na dosyć dobrym poziomie, tak? Nie uważam, że są najlepsi, bo na pewno nie rywalizowaliśmy jeszcze z innymi seniorskimi drużynami w Polsce, że tak powiem, z północy, ale uważam, że jesteśmy w stanie naprawdę rywalizować chyba już z każdą drużyną w Polsce. Mówię o każdym, nawet tych starszych. Tą kategorią U16 oczywiście, wspomaganą przez też naszych zawodników z Takla, tak? Mhm. Dobra, chłopcy, to w takim razie ostatnie pytanie do Was. Pochwalcie się, bo to jest teraz ten czas, gdzie możecie to zrobić swoimi sukcesami. Najlepsze osiągnięcia? No, wygranie mistrzostw Polski. Mhm. Czemu tak głośno o tym nie mówicie? Czemu tak cicho? Czemu tego nie słychać w tym takiej radości, tylko taki strach, Boże, żebym tylko się nie pomylił. Nie, chłopaki, bo to jest coś, ja dlatego do tego dążę, bo to jest coś pięknego, wiecie, zdobyć mistrzostwo Polski w tym wieku, to jest naprawdę wyczyn niesamowity. Pierwsze oficjalne mistrzostwo Polski, ponieważ to były pierwsze oficjalne mistrzostwa Polski, bo futbol flagowy jest już pod Ministerstwem Sportu. Mm-hmm. No i w tym roku to były pierwsze oficjalne mistrzostwa Polski, więc zapisaliśmy się ogólnie na karcie historii jako pierwszy mistrz tak naprawdę. Słuchajcie, to co trener mówi, jesteście zapisani na tych kartach historii. Ktokolwiek będzie kiedyś za te 20-50 lat sprawdzał, jak to się zaczęło, to zacznie zdobywać informacje, patrząc się na imię, nazwisko, nazwa drużyny, no wszystko będzie o was. Więc naprawdę piszecie kawałek historii, która gdzieś tam kiedyś może jeszcze za jakiś czas okazać się czymś jeszcze piękniejszym. No bo ja też domyślam się, że jednym z waszych marzeń to pewnie będą te igrzyska olimpijskie za 4 lata. Do tego dążymy. No ale okej, widzę, tu się Brian cały czas śmiejesz, znaczy się, że humor dopisuje, ale dobra, okej, powiedz, to jak myślicie, czego wam brakuje, żeby na takie igrzyska jeszcze pojechać? Na pewno ludzi na treningach, bo mało nas dalej. Zdarza się, że powiedzmy dwóch, trzech zawodników w ogóle nie schodzi, żeby odpocząć, bo grają cały czas na boisku. No, to najbardziej to chyba ludzi nam brakuje. A indywidualnie, gdyby tak patrzeć na wasze umiejętności, to jak ty czujesz, co powinieneś jeszcze poprawić, żeby stać się jeszcze lepszym zawodnikiem? Na pewno rzuty. Przede wszystkim rzuty. Dalekie rzuty. Te dalsze, bo na bliskie podania to są rewelacyjne, ale te dalsze to mamy w drużynie drugiego rozgrywającego Borysa i de facto na te dalsze piłki to Borys bardziej rzuca, nie? Bardziej dokładnie w rękę, więc się wymieniają tak naprawdę na boisku. Adriana, twoja rola na boisku? Oprócz tych łapania piłek i zdobywania punktów.
Chyba nie ma nic więcej. Zawsze się znajdzie jakiekolwiek pole do poprawy. Tak. Aczkolwiek nasza drużyna zbiera takie opinie w środowisku naszym futbolowo-flagowym, że nasi zawodnicy są wszechstronni, jesteśmy jedyną drużyną, którą jest ciężko rozczytać po ustawieniu. Bo zarówno wszyscy biegają, wszyscy wychodzą do łapania piłki, każdy potrafi akcję też rozegrać, każdy może być centrem, więc ogólnie rzecz biorąc ta wszechstronność pozycji jest ciężka dla defensywy, do odczytania naszych poczynień tak naprawdę. Andrzej, ja muszę Cię o to jeszcze zapytać, bo cały czas tutaj gdzieś tam ucieka, że odpowiedzi. Powiedz proszę, najtrudniejsze może nie, ale najważniejsze może też nie. Punkty, które zdobyłeś i one dla Ciebie osobiście były najcenniejsze, niekoniecznie te, które dawały Mistrzostwo Polski. Pomyśl tak o takiej akcji, która sprawiła Ci największą frajdę, największą przyjemność, która być może Cię czymś zaskoczyła. I to były te punkty, które zapamiętasz do końca życia. To złapanie piłki przez całe boisko jest zdobycie punktów. To takie, no, Mistrzostwa Polski. To było coś, co do tej pory pewnie przyprawia Cię ociarki, rozumiem. No. To niemożliwe było do zapalenia, ale zapalenie. No, może czy niemożliwe, chłopaki robią rzeczy takie, które... Ci chyba wiem, o której akcji Adrian mówi, bo to była piłka... źle rzucono przez rozgrywającego, to był taki, jak my nazywamy, lecący kartofel. Ja ją się dawno widziałem w oczy i powiem szczerze, że nawet nie widziałem momentu złapania tej piłki przez Adriana, bo już się patrzyłem na kolejną zagrywkę, bo ja po locie, pamiętam, piłki skreśliłem i się stwierdziłem, że to widział w aut, nie? I zacząłem już patrzeć na kolejną zagrywkę, to nagle się okazało, że Adrian jakoś ją tam wyciągnął. No i właśnie takie rzeczy chcielibyśmy zapamiętywać na dłużej. Chłopaki robią rzeczy, które wydają się niemożliwe, ale nie ma rzeczy niemożliwych dla tych dwóch fanów. Zapamiętajcie ich, być może za 4 lata będziecie ich oglądać, nie wiem, na Polsacie, TVP, Eurosporcie, podczas rozgrywek Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. Uczcie się języka, to na pewno też Wam pomoże tam na miejscu. A tak między Bogiem a prawdą, bardzo Wam gratuluję tych wyników, bo tutaj wszyscy śledziliśmy na Facebooku informacje, które gdzieś tam się pojawiały zaraz po Waszych startach, często gdzieś będąc na wakacjach, na urlopach, ale te informacje docierały. Teraz wreszcie mamy okazję chwilę porozmawiać, także jeszcze raz wielkie gratulacje. Ja osobiście jestem pełen podziwu i czekam na więcej, bo apetyt zawsze rośnie w miarę jedzenia. Trener Grzegorz Walasek, panowie Adrian i Brian, nazwisk nie podali, ale to znajdziemy zaraz gdzieś na listach startowych. Na naszej stronie zawsze są podane. Tak. Życzę Wam powodzenia w tych następnych startach. A my tutaj z trenerem jeszcze mamy do pogadania. Dobrze.